Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kubodzieja, czyli moim. Tak, dobrze trafiliście. Nagrywałem przed chwilą Build Battle i się wkurzyłem, że ludzie ustawiają. Będzie ten film, albo już był. Ale dzisiaj nie wychodzimy z bazy challenge. Nie wychodzimy z bazy. Bazy w ogóle. Przez cały odcinek nie wyjdziemy z bazy, czyli będziemy czekać aż do zniszczenia łóżek. Nawet jak przegramy. Myślę całkiem spoczko. Oczywiście to jest challenge z komentarzy. Nie pamiętam, kto go napisał, ale serdecznie ci osóbko pozdrawiam. Jesteś pozdrowiona. Możecie napisać, kto proponował ten challenge w komentarzu, a przypnę wam serduszko. Tak, już nagrywam szkielet. Szkielet trafił na odcinek, bo był na Build Battle po tej ręce. I go postanowiłem dodać, bo nie chciało mi się na Discordzie... Pozdrawiam. Szkielet, nie chciało mi się na Discordzie pisać. Więc postanowiłem, że wezmę kogoś po prostu, kto tu jest blisko. Najlepiej teraz obronić wielką bazę, zrobić obronną i się uzbroić. Nie możemy diaksów zdobyć. Nie możemy nikogo atakować, jak nas będą napierali. To jest przykre, aczkolwiek no taki jest ten challenge. No więc taki zrobimy. Ktoś zaproponował, to Kubodziej dla was go robi. Tak wam powiem, w tajemnicy. Nie no, żartuję. Myślę, że odcinek będzie trwał jak najdłużej. Ajajaj. Poszedł Silverfish? Ale gość teraz rzucił Silverfish. O nie, z dwóch stron nas nacierają. Może być ciężko. O nie, napadli nas już, no nie, padamy. Będzie druga ręka w takim razie. No niestety, pierwsza próba failed. Przykro mi. Ale no tak, jak z dwóch stron nacierają. Kolejna arenka. Nie ma problemu, szkielet, nie ma problemu. YouTube Igorek, na odcinku będziemy. To prawda. Diaboliczno, pewnie. Dobra, lecimy sobie 7, 6, 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Ale ciekawe, czy myślą, że ja nagrywam, czy kto inny, bo ja nic nie mówiłem. Ale nie, no spoko. Ten sam challenge napiszę, ten sam challenge. Fokusujcie się. Kanał. Jaki kanał? Nie popisujcie się. Nie no, nieźle, szkielet. Kanał. Dobra, spoko, szkielet, spoko. To ja jakoś się uzbroję może. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Z 15 minutek wam zrobię. Ponieważ zrobiłem krótki 7-8 minutek z Bedwars. Raczej nie z Bedwars, przepraszam. Z Build Battle. Jak już mówiłem. Myślę, że ten challenge jest co najmniej problematyczny, moi drodzy. No tak uważam, ale wezmę sobie antywybuchowe szkło i zrobimy sobie tak, pyk, uważam, że antywybuchowe szkło jest dobrym pomysłem. Okej, no też się zgadzam, no źle jedno szkło postawiłem, jak widzieliście, albo nie widzieliście. Napiszcie tylko, że ja bym, spoko, wylej wodę, mój drogi, wylej wodę, oczywiście. Teraz chciałem wam przypomnieć, od razu mówię, kolejny live'ik będzie dnia 19 czerwca, ponieważ muszę zrobić sobie z pewnych powodów przerwę. Ale odcinki będą oczywiście, więc odcinkami się nie martwcie. Odcinki będą normalnie, regularnie się pojawiać, jak to u Kubodzieja, więc nie ma co się martwić, tylko się cieszyć. Więc polecam. I zapraszam na kolejne materiały. Nie wiem, czy już jutro, czy... Wczoraj był materiał, zobaczymy, kiedy wstawię Bedwars, a kiedy Build Battle, zobaczymy. Dobra, lecimy. Nie wiem w sumie gdzie, w sumie to nigdzie nie lecimy. Zapomniałbym przed chwilą, że challenge mamy. Głupi jestem, TNT kupiłem. Będzie ze mną miniaturka? Nie wiem, raczej nie będzie, wiesz, niestety szkielet. Niestety, to chodź. Chodź na miniaturę, jak chcesz. Chodź, dobra.
Pyk. Dobra, jest miniatura. Będziesz na miniaturę, ciesz się i raduj się tym. Szkielet polecam. Dziękuję. Więc jeśli wy też chcecie wystąpić w takim odcinku, wbijać na Discord. Musicie mieć łapeczkę w górę. No łapeczkę w górę to nie, bo jeszcze nie obejrzycie tego filmu. Ale musicie zasubskrybować dzwoneczkiem. Ma złoto. Czekaj, ma złoto. Czym złoto? Czym złoto, szkielecie, mój drogi? Dobra, sobie weźmiemy jeszcze więcej antywybuchowego szkła. Hop, 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 hop. Czemu ty tam niszczysz szkło antywybuchowe? Ja tu je kładę jeszcze, a ty niszczysz. Musi być jak największa obudowa. Zobaczymy, czy się uda. Ale myślę, że ta arena będzie już wystarczająca. Myślę, że już jak tą arenkę zrobimy, to już będzie długo trwał film, bo Blue, czy jaki to tam jest team, Aqua nie idą do nas, więc powinno wyjść dosyć prosto. Po prostu. Jak mówiłem, to jest pomysł z komentarzy. Jeśli wy też macie jakiś swój pomysł na jakiś film interesujący dla was, albo jakiś nowatorski. Szukam pomysłu, którego jeszcze ten YouTube w tym kraju nie widział. A widzieliście może na zagranicznym YouTubie? Albo coś słyszeliście? Albo sami wymyśleliście? To zapraszam do pisania. Coś naprawdę kreatywnego potrzebuję. Gitramy pod wyspę robimy z platformy? Nie wiem. Nie wiem, to na innym odcinku chyba. Chyba, że dotrwamy. Nie wiem, czy dotrwamy, nie? Tego ci nie obiecuję, szkielet. Tak, po prostu. Pięknie. Czekajcie. A, dobra, Blazing Pack. To pod koniec na eksplozji. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, wyś. Tamtego trzeba rozwalić, wiesz? Tamtego trzeba ewidentnie rozwalić. Ewidentnie. Ewidentystycznie. Tak. Dobra, w sumie trzeba się jakoś naprawdę dobrze uzbroić, jak i tak siedzimy w tej bazie. Szkoda tych diaksów, bo diaksów nie zdobędziemy. Mogłem wziąć taki challenge wersja z diaksami. Idziemy tylko na diaks challenge, ale postanowiłem wziąć ten trudniejszy. No po prostu, no tak. No i wziąłem ten trudniejszy, macie ten trudniejszy. Cieszcie się. Cieszcie. Myślę fajnie. Mam pomysł na bet, ty chroń nas. No dobra, chronię, staram się. Idą do nas te Aqua 1. W sumie jest jeden Aqua, nie? Z tego co widzę przynajmniej. Więc tylko jeden. Ale się wkurzyłem na tym build battle, mówię wam. Ustawili coś, co nikt nie zbudował. Ktoś 50 punktów dostało. I to ugrali tak, że 50 punktów wszyscy mieli. I sobie tyle nabijają monety. Więc jeśli obejrzeliście już ten film lub macie go jutro obejrzeć, to proszę ich zgłosić. Proszę pokazać ten film na forum. Ja też postaram się to zrobić, żeby dostali jak najszybszego bana. Każdego o to proszę, no bo po prostu to... No tak, no jakie to jest zachowanie. Ja dostałem, mimo że miecz mój nie był fantastyczny, to dostałem 13 punktów za to tylko, że oni wszystko głosowali na wielka ta, wielkie K. Wiadomo, co jest wielkie K, nie? Ustawka, naprawdę ustawka ewidentna. No ale no trudno, no teraz gramy w Bed Wars, może się uda ugrać coś. Oby. Obyśmy ugrali. Będzie ładnie na odcinku widać. Będzie fajny odcinek, jak ugramy. Masz czym? Trzym szkielet. Dobra, idź. Pa. Pa, gościu. Elo, elo. Gdzie to jeden idzie sobie? Chyba, że z drugiej strony na nas idą jeszcze szkielet. Szkielet jest moim długim widzem. Nie długim. Już długo jest moim widzem, dosyć, jak na taki kanał mój, który na derpa się przeniósł, no stosunkowo niedawno. Cieszę się ze wszystkich subskrybentów, bo jest was aż już 660, kiedy to nagrywam. Może już jest więcej albo mniej. Zobaczymy. Liczę, że już więcej oczywiście. Wiadomo. Może dobijemy do końca wakacji 1000, jak myślicie? Możecie napisać w komentarzu. No je, odbił. Odbił. Ale jaje. Ale... XD. Nie no, XD. Dawaj je.
No, śmiesznie gościu się zachowuje. Śmiesznie. Musimy się tak ostro bronić teraz. Co jeszcze się mam z ty wynalazki rzucę. Nie z ciebie. Wiem. Wiem. Wiem, wiem, szkielet, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Wielkie dzięki, nie? Propsy, propsy. Dobra, w sumie wiem, że jesteś dobrym widzem. Mówię, tak, pięknie. Ale w sumie tu jak wszyscy odbijają fireballe, to się opłaca silverfishe kupować. Ajajaj. Ajajaj, przestrzeliłem. Idą. Uważaj. Chcę jakieś ciekawe pomysły. W sumie to Wojan, jak robił taki odcinek, to oszukiwał. Nie oszukujmy się. Pamiętam, jak taki odcinek był i Wojan robił tak, że tak naprawdę powiększał platformę i uważał, o, to już jest baza. Ale Kubodziej robi zgodnie z prawdą. Pamiętajcie. Kubodziej robi wszystko tak. Więc polecam u Kubodzieja oglądać wszystkie challenge'y, jeszcze trochę i będzie. Myślę, że ta seria będzie miała minimalnie 20 odcinków, więc oglądajcie. A to jest trzeci, czy czwarty, czy piąty, nie wiem w sumie, ale... XD, nie no gościu. XD, Widzicie co ja robię. Lepiej mi idzie, nie wychodzą z bazy, niż będąc w bazie. Nie no, świetnie. Patryk Mann, pozdrawiam cię. Nie udało się nagrać, bo szkieletem nagrywam, ale cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli ty będziesz kolejny, to super. Jest wielka taka szansa, bo ty też jesteś wielkim widzem moim. Bardzo często na live'ach jesteś. Możesz też komentarze miłe pisać. Każdy, kto napisze. Każdy, kto chce kiedykolwiek być moderatorem, musi pod każdym filmem pisać komentarze. Więc zapraszam. I trzeba. Taki jest wymóg. Dobra. Nawet długi będzie materiał. Więc cieszcie się tym i radujcie się tym. Ponieważ już mamy 12 minutek, a nie zapowiada się, żeby ten challenge zakończył się w najbliższych minutach. O nie! Jest tu w bazie! Broń! Bum bum robi! O nie! Całe szczęście mamy przeciwwybuchowe bombazę w większości elementów, ale już troszkę chciał zniszczyć. Ale nie umie się klepać Gostek za bardzo. To byłaby arenka zwykła do ugrania na Ezie, powiem wam. A może dobrą taktyką byłoby zostawać czasem tak w bazie? Jak myślicie? To też możecie napisać w komentarzu. Napiszcie najlepiej wiele komentarzy. Przecież to was nic nie kosztuje, a miło. A przypnę serduszko. Może, ale na razie nagrywam szkieletem. O nie! Jak to straciła łóżko? Dobra, przetrwamy jakoś. Teraz się bronimy. Możesz robić platformę. Ja bym zrobił w sumie... tak zrobiłbym. Broniłbym się w taki sposób bardziej, wiesz? Tak się bronimy. Dobra, jak przetrwamy, nie? Bo Gostek idzie. Dobra, strefa, dawaj go strefę. Tylko nie padnij. Uff, na farcie. Patryk Mann, nie wiem, ale pozdrawiam. Nie wiem, ale pozdrawiam oczywiście ciebie na odcineczku. No dobra, jabłuszka kupujemy. Zjem sobie. O nie, to jest wróg. No nie. I padam. Czy żyje jeszcze? Szkielet żyje. Ugrywasz. Obserwujemy szkieleta. Patrzymy, co zrobi szkielet. Zrobił bazę pod spodem. Zobaczymy, ile potrwa ten materiał. Nie wiem, jak będzie długo. Dawaj, sklep go. Dawaj gościa. Dawaj. Nie wychodź z bazy, nie? XDDDD, nie no, śmiesznie trochę. Prawda? Nie wiem, co XDDD się Gostek pisze. Nie wiem, Patryk Mann, kiedy.
Myślę, że nadejdzie taki moment. Zobaczmy, co robi szkielet. Czy ugra to? Bardzo bym chciał, żeby ugrał. Mimo, że ja padłem, to on może to ugrać, oczywiście. I tak będziemy mu kibicowali. A zobaczmy, gdzie jest Snajperman. Snajperman już leci, myśli, że jest niewidoczny chyba. Odpalił sobie pełnopotek, a jego kolega Piotr także leci. Także leci, już będzie rozwałka chyba. Sorry. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Próbowaliśmy. Myślę, że jest to wykonalny challenge, jak najbardziej. Jeszcze kiedyś podejmę próbę. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. A ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy materiał. Do zobaczyska. Cześć.